92. rocznicy Bitwy Warszawskiej, tu na cmentarzu w Radzyminie. Oddział, na stoń! Na ramię, na stoń! Prezentuj, na stoń! Na prawo, na stoń! Proszę przyjąć, ekscelencjo, nasze wyrazy wdzięczności za obecność pośród nas, za liturgię mszy świętej i słowo pozostawione w Radzyminie. Do nogi! Pod oddział! Szanowny panie premierze, szanowny panie wojewodo, panie marszałku, szanowni posłowie, panowie generałowie, oficerowie, żołnierze, kombatanci, wszyscy goście, którzy przybyli do Radzymina, by wspólnie z nami celebrować to narodowe nasze dziękczynienie. Tak właśnie pisze się poemat Pamięć i tożsamość. Zachować wiarę przodków i pamięć o historii. Wokół zgromadzona jest ojczyzna. Tak wielu rodaków i gości przybyło, by być razem obok, by być tu w miejscu dosłownym, bo w Radzyminie bije serce narodu. Bitwa warszawska, wpisana jako 18. bitwa w dziejach świata, dała Radzyminowi zobowiązanie bycia kustoszem tego narodowego sanktuarium. Piszemy każdego dnia w sercach i pamięci to wydarzenie. W Marszu Pokoleń po raz 92 spotykamy się na tym miejscu uświęconym wielką ofiarą, bo nie ma większej ofiary, jak położyć swoje życie na ołtarzu ojczyzny. Generał Haller w ostatnim rozkazie 13 sierpnia 20 roku zwrócił się do żołnierzy: jeszcze raz musicie odbić się Radzymin. Oczy Warszawy i całej Polski patrzą na was, patrzy na was historia przodków waszych. I przywołał poemat maratonu: niech was nie trwoży siła przeciwnika, bo jakąż nad nami może mieć przewagę zgięty niewolnik, którego odwagi nikt nie ocenia. Co bez łez umiera, a gdy zwycięży, całą sławę zbiera żelazna ręka, co go w bój wypycha. I w tym rozkazie i w tych słowach zapisano pełną definicję wiktorii radzymińskiej. To wielkie zwycięstwo wiary nad siłą. I dzisiaj ta wiara tutaj, nabożeństwo nasze wspólne w barwach narodowych, wpisuje doskonale definicję Bóg, honor i ojczyzna. Tak ma wyglądać ojczyzna, tak ma wyglądać nasz system wartości, bo ojczyzna to nasza ojcowizna. Z domu rodzinnego zabraliśmy w swoje życie wiarę i miłość do ojczyzny. I bez względu, czy jesteśmy diasporą na świecie, czy jesteśmy rodakami u siebie, każdego dnia musimy pamiętać, że ojczyzna zaczyna się w domu rodzinnym, że niesiemy z sobą ojczyznę każdego dnia. W Radzyminie nawet najmniejsze dziecko wie, co to jest 3 maja, 13 czerwca, 11 listopada, co to jest 15 sierpnia. Bo dom Polski,
Dom Radziwina przygotowuje każdego roku do tego, by spotkać się tutaj, na tym cmentarzu. Kiedy w minione dni przygotowywaliśmy się do spotkania tak do dostojnego święta, spotykałem się z mieszkańcami i mówią, jak to by było możliwe, żeby jakiś Radziwiniak nie przyszedł na uroczystości 15 sierpnia. To jest właśnie nasze najważniejsze narodowe spotkanie tutaj w Radziwinie, bo to jest ojczyzna. Nie ma wielkiej ojczyzny bez tej małej, ze sztandarami, z kombatantami, od których bierzemy jako dziedzictwo do swojego życia ich przykład. Tak niedawno, niecały miesiąc temu, pożegnaliśmy Sybiraka, pana Zdzisława Przybysza, który 11 lat spędził na Syberii. Siedział zawsze tutaj z nami koło pana premiera, zawsze celebrowaliśmy go jako szczególnego naszego gościa. Zamieszkał w domu swoim, który powiedział, panie burmistrzu, mój domek już jest gotowy. Z udziałem wojska, z najwyższymi honorami odprowadziliśmy go i wybrał sobie bardzo bliskie miejsce, bo powiedział, jestem związany na zawsze z Radziwinem i dziękuję Bogu, że to jest moje miejsce na zawsze. A nie był Radziwiniakiem z urodzenia. Na przestrzeni minionego czasu Radziwin wybrał na swój dom na zawsze ponad 6 tysięcy nowych obywateli. Witamy ich bardzo serdecznie, z otwartymi ramionami i również oni przyjmują naszą historię, znak oka opatrzności, jako bardzo ważny swój znak do rodziny. Chcę bardzo serdecznie podziękować panom generałom, oficerom, żołnierzom, że swoje święto pełnią wraz z batalionem reprezentacyjnym Wojska Polskiego przy grobach przodków swoich. To właśnie to miejsce i ten czas zrodził święto żołnierza polskiego. Tutaj właśnie modlił się w 1936 roku prezydent Mościcki. Modlili się prezydenci następnego czasu. Dzisiaj w tym Marszu Pokoleń bardzo serdecznie chcę podziękować, że spotykamy się w tak dostojnym gronie i w dostojnym towarzystwie. Chcemy podziękować Ekscelencji za słowa, które są zawsze dla nas drogowskazem na przyszłość. Chcę dzisiaj na to święto żołnierza polskiego złożyć najlepsze życzenia żołnierzom. Chcę na ręce pana generała Jana Kleinschmidta, pierwszego dowódcy garnizonu Warszawa, złożyć najwyższe wyrazy uszanowanie, bo pan generał rozpoczął ten marsz kompanii reprezentacyjnej do Radziwina każdego 15 sierpnia. To również pan generał swoją służbę pełniąc w Wojskowej Akademii Technicznej zaprosił studentów Wojskowej Akademii Technicznej na rynek do Radziwina, by tam pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, gdzie generał Haller 18 sierpnia celebrował pierwsze święto Virtuti Militari, wręczając żołnierzom, umęczonym żołnierzom Rzeczypospolitej Krzyży Virtuti Militari, a sam odznaczany był medalem Joanny d'Arc ustanowionym przez papieża Benedykta XV. Ceremonii tej dokonał kardynał Kakowski w obecności księdza biskupa polowego Gala. I to jest nasza droga na przyszłość. Musimy o tym pamiętać, musimy zabrać ze sobą do swojego życia biało-czerwoną, musimy zabrać kolor maryjny, musimy zabrać krzyż, bo wszyscy zgromadziliśmy się, przytuliliśmy się do krzyża i mogił, bo to są symbole naszej ojczyzny, to są symbole naszej wiary i to jest wypełnienie naszego dziedzictwa. Bardzo serdecznie pragnę podziękować za spotkanie w Radziwinie. Proszę zabrać do swoich domów najlepsze życzenia. Niech szczęśli nasza ojczyzna, niech jej Bóg błogosławi każdego dnia. Dziękuję bardzo. Pana ministra z kancelarii.